Cześć, witam serdecznie. Tu Dalmar, kanał Trzakafity. To jest gra Battlefield Bad Company 2, w której grupa dzielnych celebrytów pod moim przywództwem i Czareka Pazury stara się rozszyfrować tajemnice pewnego upadłego satelity. Robimy to przy pomocy takich to narzędzi zaopatrzonych przy okazji jeszcze dodatkowo dużą ilość innych gadżetów, takich jak właśnie takie fajne lornetki. No to jedziemy dalej. W celach edukacyjnych i przypomnienia, jakiego to jest typu gra, to mamy na środku celowniczek, myszką się rozglądamy. Jak zobaczymy coś fajnego, to możemy sobie nawet ten cel, jeżeli mamy odpowiedni osprzęt, zobaczyć, prawda, z innej perspektywy. Naciśnięcie klawisza myszki powoduje wystrzelenie pocisku w kierunku celu zaznaczonego tym oto białym krzyżykiem, który znajduje się na środku ekranu. To sprawę, tak powiem, interfejsu sterowania i o co chodzi w tej grze, myślę, że już mamy wyjaśnioną, więc można przejść do czynów. Okej. Okay. Ruszamy tyłek. Jak zwykle ci najlepsi idą przodem. Dżungla. Skrat. I kumple. Ziomale. Macie pojemnik? Mamy, ale nasz pilot został pojmany, a bez niego nigdzie się nie ruszamy. Brawo 2, bredzicie bez sensu. Ten związek chemiczny jest nam bardzo potrzebny, a po pilota wyślemy drużynę ratunkową. Nie zgadzam się. Związek chemiczny? Skąd pan wie, że to związek chemiczny? Mówił pan, że nie wie, co tam jest. Brawo 2, po prostu dostarczcie mi przesyłkę. Nie mamy czasu na pierdoły w stylu nigdy nie zostawiamy przyjaciół w potrzebie. Znacie moje współrzędne. Róbcie kurwa, co do was należy. No i co robimy? W mordę, niech ktoś coś powie! Cholera, nie wiem jak wy. Ale ja uważam, że pora ruszyć na ratunek szurniętemu lewakowi, bo jest moim przyjacielem. Tak, ratujmy go. Agar, pierwszy raz zupełnie się z tobą zgadzam. To najlepsza postać w shooterach, jaką widziałem. Tak będzie słodko. Więc wiecie, gdzie zabrali Flina, sierżancie? Nie do końca. Gdzieś tam. Znajdziemy go. No gdzieś tam. Skrzynia zaopatrzenia mi raczej niepotrzebna. A my tu byliśmy. Którędy? Na dół czy tam? Mogę? A jak pójdę tędy? Czy wy za mną pójdziecie? Plata uno! No se están disparando todo el tiempo! Donde está esa maldita sección combinada? Ja ci dam ty! A chciałem być sprytny. Więc wiecie, gdzie zabrali Flina, sierżancie? Nie do końca. Gdzieś tam. Znajdziemy go. Teraz się nie da. Hemos establecido contacto con el enemigo en nuestras coordenadas. A kuku.
To chyba nie jest taki najgenialniejszy pomysł. Więc wiecie, gdzie zabrali Flina, sierżancie? Nie do końca. Gdzieś tam. Znajdziemy go. Będzie mi w plecy strzelał. Jedziemy na wydrę. Zciągnij go. Ja ci dam, ty gnoj. Pogoda się nie wyprzyła. Prosto. I o to tyle szumu. To mi się wziął. Kryć się! Jeszcze helikopter został. Nie ma helikoptera. Problem. Na szczęście był safe. To wszystko przez tą pogodę. Nie ma furgonetki. Kinieci. Piaczki! Staram się. Na wieżyczki. Królicza łapka. Nie ma króliczej łapki. Też fajnie. Fajnie zawisł. Tutaj! Dzięki, brachu! Dajcie im popalić! Nikogo nie widzę. Ja pierdolę!
ktoś do mnie wali, nie mam pojęcia, kto trzeba się przemieścić. Gdzie jestem? Kolejny problem! Tak to jest, jak się spadnie z jakiejś drobiny. Ruchy! Nie widzisz go. Snajperkę magazynkiem na stół. Zdjęliśmy go, zdaje się. Eventu, ale pazura mnie uratuje. Hibis, pacyfista, użył broni. Myślałem, że jesteś pacyfistą. Nawet Budda musiał czasem komuś dokopać. O, hej, dobra. Widzę, że macie wszystko pod kontrolą. Aha. Coś dla ciebie. O kurde. Ale... ale czadowo, stary. Dostaniesz od nich raka. Nie mam pojęcia, jak chcecie się stąd wydostać. Ale w drodze tutaj mijaliśmy jakąś bazę. Pełno tam było śmigłowców, więc... Dobra, no to lecimy. Spójrz! Kłady, dzięki Bogu! Flynn, możesz jechać. Jasne, ale bywało lepiej. Baza śmigłowców już blisko. Dobra. Pościgajmy. Kto wygra? Nie przegrywa. Najszybszy. Odpłynie do sufitu. Nie ma tu ze mną żadnych. Dajecie w tyle sierżancie. Dysko. Uczyła cię jeździć, skarbie? Ej, haram, przyjdź! Był. Kasa, to jest. Gdyby to był skuter śnieżny, załatwił cię. Ale nie jest! Skutery śnieżne są prawie czarne. O, też dla... odnowu już do kalopniki. Co te płotki? Dobry pomysł. Kości przyciąga wypadki. Chyba lubię te kalopniki. Skuter. Zwalisz na maszynę! Taka z tego lekcja, skarbie, że jestem od ciebie lepszy we wszystkim, co się w życiu liczy. Dla buraka. Oto baza. Musimy się przebić do lądowiska. Robi dalej. Się. Mam tu jednego! Cholera, RPG! Pancerzony pojazd! Nie tu! Czemu nie widać? Pacyfista strzela.
Nie ma pojazdów. Cisza i spokój, co się stało? Co dalej? Dalej chyba tamten. Tutaj! Co się nagle obudzi? Strzelać dalej! Jeszcze jeden? Jestem przygotowany. Bez tego się nigdzie nie ruszam. To jak szczoteczka do zębów. Tylko tak dalej! Warto zawsze mieć wszystko. Tutaj! Padnij już! Podnieś. Tak, myślałem, że będzie odblokowanie Gana. Gdzie? Tu też. Kurwa! Siad. Tu jest jeden! O! Wygląda na... No tak to da radę, teoretycznie. Nie pozwólcie im się ruszyć! Skrat. Jak to było kwa. To było piękne. Zrobiłem ich na szaro. Dobra. Zniszczyli ciężarówkę, w którą mogłem pojechać. Jak ktoś wejdzie do śmigłowca i sprzątnie ich! Już się robi. Mówisz, masz. I przyjemność z tego, że tu jest helikopter. Mi-24 w całej okazałości. Te rakiety przeciwpancerne, które są tutaj, one są sterowane przewodowo, czyli znaczy wymagają, żeby helikopter był w bezruchu, kiedy odpala na tego rodzaju pociski. Co nie jest. Startuje helikopter! Co nie jest. Najlepszą bronią. Czy on tu wróci? Może nie. Mantenga la posición. Asegúrese de que no van al flanco izquierdo. Dobra. Oto jest.
wsiadać, wsiadać, wsiadać! Czemu tu jest Black Hawk? Ja chciałem Mi-24 polecieć. No ale lipa. Dobra! Wylecieliśmy! Dokąd lecimy? Flyer ma się wysłał sygnał! Jakieś 80 km. Już jestem, Orzeł! Zdejmij do góra! Ja nic nie widzę. Też je widzę! I co z tego? Mają tam ludzi z rakietami! Co wy zawracacie? Próbuję was posadzić! Dobra! Zawracam! Siadaj za drugie działko, Marlo! I osłaniaj, bo... lecąc w tę stronę, wyjdziemy na czysto. A może i nie! Zostrzelcie te śmigłowie! Robię co mogę. To pańskie gówno. A teraz niech nam pan powie, co się dzieje. To wy mi powiedzcie. Guten tak. To było oszustwo? Mój przyjaciel to bardzo oddany sprawie człowiek. Przez całe lata rywalizowaliśmy ze sobą, pracując nad tą bronią. Ale to już przeszłość. Dlaczego? Bo mnie okłamano. Kto? Kto pana okłamał? Kto mnie okłamał? Właśnie. Jakie to ma znaczenie? Pogrzebałem trochę na pański temat i na nic ciekawego nie trafiłem. Aż tu nagle usłyszał pan nazwisko Thomas Wyatt. I on miał syna Jamesa, mniej więcej w pańskim wieku. Proszę mi przerwać, jeśli się mylę. Pański ojciec to komandos Thomas Wyatt. Kiedy dowiedział się pan, że rząd posłał go na pewną śmierć, wpadł pan w szał. To właśnie rząd pana okłamał, zgadza się?
Ja to wszystko puściłem w niepamięć. Do czasu, aż pewnego dnia wyczytałem gdzieś, że oni wiedzieli o tej broni. Dlatego właśnie trzeba zniszczyć ten kraj! Całkiem ci odwaliło. Nie możesz wymordować całego narodu dla zemsty. No fakt, nie mogę. Ale on może. To prawda. Mamy mocny akcent z Sergiuszu. Tu biegielny jeździe, co znaczy negocjacje nie wypaliły. Dajcie się dzień, moja karma robi się dobrze. Więc panowie, ruchy, trzeba ocalić świat. Aha, Hagar. Dzięki za fajki, blachu. Dlaczego tacy ludzie muszą ginąć? W środku nocy. Ze słabo mi idzie znajdowanie tych przekaźników. Strzy do tej pory zaliczyłem. Zabrałem swoją pukawkę. Oni też zdążyli. No. Co teraz, sierżancie? Przepraszam. Ja wiem, właśnie przekazaliśmy w ich ręce ostatni element tej cholernej broni. Zmiana planu. Rosyjski pułkownik zmierza w stronę portu. Nie możemy zlokalizować Amerykanów. Zachować czujność. Marlo, zdejmij go. Się robi, sierżancie. Jedny Rusek. Kiedy po angielsku, czy po polsku? Sweetwater, co oni mówią? Coś o zatoce. Nie jestem pewien. Chyba Kirylenko kieruje się do portu. Jakiego cholera portu? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Chyba wiem gdzie. Jeszcze co to miało być? Nie wiem, ale już go nie lubię. Każde opatrzenie mi jest potrzebne. Przewaga prędkości i wysokości. To znaczy, że ja mam znów pierwszy iść. I nadchodzę. Miałem szczęścia trochę. Skąd on do mnie strzela? Stąd. Siad pies, dobra.
nie da się ukryć. Coś jeszcze? Snajperki nie podnoszę, bo już mam. Blachy wygląda bardzo solidnie. Korci mnie, żeby podnieść, ale to jest to samo. Widoczki za nami ładne? Nie, nie ma. Nie z tej perspektywy. Co tu się dzieje? Co jest? Uciekają! Dalej, nie ma was! Nie! To niedobrze! To źle! Słyszysz? Ościeżę! Lecie! Strzelają ze wzgórza! Ruchy, ruchy, ruchy! Rozumiem. Biec po prostu. Po prostu mam się przebić. Uwaga! Szybszy niż kule. Zaraz pierdolę temu moście życie! Już, już, już! Już, już, już! Prawy boskie! Śmierdzi jak śmierdzi! Mord! Jestem dość blisko! Powinniśmy tam trafić tymi kanałami. Snajperzy na górze! Dobra, nie dostaniemy się tam pod tym ostrzałem. Pokryjemy ich ogniem, by przyjść do przodu i zobaczyć. Chyba mi nie pyk. Snajperzy na górze! Też mam snajperkę. Thank you.
jak oni to przeżyli. Zauważyć w ogóle. 50 na ziemię, na ziemię! Odpędźcie ich ode mnie! Jest jeden! Piękny widok. Kurwa! Jeszcze jeden. Rozkręcam się. Uzupełniamy ammo do snajperki. Jaja sobie robicie. Idzie piechota! Dostał głos do tyskami stoi. To jest piękne. Nie. Stoi. To było coś nowego. Chyba nie. A jednak. Skarb. Cholera! Gówno widzę! Oj też! Teraz znajdźmy tu jakąś drogę! Nie chcemy, żeby nas złapali! Możemy przejść tędy! Przez ten autobus! A wydawało mi się to tak oczywistą drogą. Biegłowce! Idzie piechota! Thank you.
widzę! No i też! Teraz znajdźmy tu jakąś drogę! Nie chcemy, żeby nas złapali! Możemy przejść tędy! Przez ten autobus! Stoicie. Cię prowadźcie, bo nie wiem gdzie. Cieszyłem, że mam zwyżkę formy, nie? No ile razy można? Grząski teren, bagna, nie wiem pojęcia. Dobra. Myślę, że wystarczy. Pożegnam was widokiem śmigłowców. I cześć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrowionka.